Przez ostatnie kilka lat, a może nawet i dekad, bardzo mocno podniosła się rola feminizmu w życiu publicznym, społecznym, gospodarczym i tak dalej. Tylko, że ma on jeszcze jeden negatywny skutek w postaci kryzysu męskości. I właśnie to ostatnie spotkało się ze stanowczą odpowiedzią, jaką jest red Pill. Jeśli ktoś sobie przejrzy na spokojnie, to pomyśli sobie, że no w sumie to jest oczywiste i tak dalej. Problem jednak jest taki, że w mainstreamie jest on postrzegany bardzo negatywnie, co często sprowadza się między innymi do takich kwiatków jak ten tutaj. Dlatego też postanowiłem troszeczkę przeanalizować to, czy Red Pill ma jakieś wewnętrzne wady, czy też wpływ na to mają wyłącznie czynniki zewnętrzne tak więc rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy punkt pierwszy grupa docelowa prawdopodobnie nie będzie dla was żadnym zaskoczeniem jeśli powiem że red Peel jest kierowany głównie do mężczyzn do tego same założenia red pilla są moim zdaniem jak najbardziej słuszne czyli żeby facet był jak najlepszą wersją siebie żeby po prostu zbudował sobie jak najlepsze życie, a wszystko pozostałe traktował jako dodatek. I ktoś by pomyślał, że no w sumie no fajnie, fajnie, wszystko ładnie, pięknie, no to dlaczego jest tak negatywnie postrzegany? Problemem są dwie grupy, które wyłaniają się na samym starcie. Po pierwsze, kogoś kogo można określić mianem red wkurwienia są to właśnie osoby, które ok przyswoiły sobie te informacje, które tam Redpill oferuje. Problem jednak w tym, że zaczynają się wówczas bardzo mocno odpalać emocje. A to z kolei prowadzi do najzwyczajniej w świecie spłycania różnych kwestii. Taki przykład, że kobieta jest hipergamiczna, czyli w skali socjoekonomicznej oczekuje kogoś lepszego od siebie. A odbiór takiego istnego wkurwu, no to jest po prostu twierdzenie, że kobieta leci wyłącznie na kasę. I wówczas są dwie potencjalne ścieżki. Albo ta frustracja przerodzi się w jeszcze większe stadium, jaką jest nienawiść do kobiet, albo będzie oswojenie, akceptacja i próba zrozumienia, dlaczego tak się dzieje. Z kolei druga grupa to tak zwani teoretycy pseudonauczyciele. Mam tutaj na myśli osoby, które ledwo co sobie liznęły tych informacji redpilowych i zaczynają wszystkich publicznie pouczać, mówić co to się dzieje itd., dalej. a w rzeczywistości nawet tego nie praktykując. Dla przykładu, taka osoba publicznie powie, że mm, wartościowy mężczyzna się stale rozwija, dba o swoje standard swojego życia itd a w praktyce sam nie robi żadnej z rzeczy przez siebie wymienionych. I to właśnie te osoby najczęściej się odpalają, wchodzą w dyskusję w social mediach z różnej maści postami, filmikami i to najczęściej feministycznych. I to właśnie te grupy są w mediach społecznościowych najbardziej widoczne, a co za tym idzie najbardziej utożsamia się je właśnie z redpilem, Dając właśnie tym informacjom bardzo negatywne świadectwo. A przy okazji dają też innym takie przeświadczenie, a w zasadzie potwierdzają przeświadczenie, że RedPil jest szkodliwy społecznie, mimo tego, że może być dokładnie odwrotnie. Z tego powodu ja bardzo często powtarzam, że RedPil jest pożyteczny społecznie tak długo, dopóki nie mówi się o nim publicznie. <laughs> Punkt drugi: polaryzacja opinii publicznej, zwłaszcza za sprawą grup wcześniej wymienionych, bardzo często sprowadza się Redpill jako takie przeciwwaga dla feminizmu, co jest tak naprawdę olbrzymim błędem. A dlaczego? Już wyjaśniam. Otóż teraz, co niektórych mogę zdziwić, ale przeciwieństwem feminizmu jest, uwaga, maskulinizm. I to, moi drodzy, właśnie maskulinizm jest drugą stroną medalu dla feminizmu. To znaczy, że tak jak feminizm dąży do tego, żeby kobietom było lepiej, tak maskulinizm dąży do tego, żeby mężczyznom było lepiej. I ktoś sobie pomyśli, no dobrze, ale co to ma wspólnego z redpilem? Otóż, moi drodzy, właśnie nic. Co? Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że maskulinizm to jest taka nisza, że praktycznie nikt o niej nie słyszał. Problemem jednak jest to, że wszelkie ruchy wywodzące się z maskulinizmu są błędnie przepisywane pod red pill, jako właśnie antyfeminizm. I przez to tak naprawdę zamiast, powiedzmy, konfliktu interesu na linii feminizm-maskulinizm mamy konflikt na linii feminizm-red a dodatkowo przeświadczenie to potęgują grupy, które wcześniej zostały wymienione. I teraz co niektórych mogę zaskoczyć, ponieważ z redpilem to jest troszkę jak z ekonomią. Jedni zauważą, że jest to nic innego jak suche fakty i to jest tak naprawdę redpil. Inni z kolei twierdzą, że należy to rozpromować najbardziej jak się da do po prostu granic możliwości. I to jest, można by powiedzieć, taki odpowiednik maskulinizmu, a z kolei jeszcze inna grupa stwierdzi, że jest to coś złego, trzeba to zakazać i tak dalej. I to jest właśnie odpowiednik taki mainstreamowo-feministyczny, który też patrzy na wcześniejszą grupę. A z racji, że ani ta feministyczna strona, ani ta po stronie maskulinizmu nie chce odpuścić, no to mamy coraz bardziej pogłębiającą narrację pod tytułem jesteś albo z nami, albo przeciwko nam. Ale ta kolej rzeczy wywodzi się z tego, co omówię w punkcie trzecim czyli punkt trzeci emocje. Mam nadzieję, że nikogo nie zaskoczę informacją, że Cały nasz system społeczno-gospodarczy bazuje na odpowiednim zarządzaniu emocjami. Media, polityka, edukacja, nawet marketing jest stworzony tak, żebyśmy jak najczęściej ulegali emocjom. Tak więc jeśli jesteśmy całe życie uczeni emocjonalnego myślenia, to nie dziwmy się, że emocjonalnie podchodzimy do suchej wiedzy, takiej jak na przykład matematyka, ekonomia czy właśnie red pill. A że człowiek emocje ma różne, no to różnie też to odbiera. W przypadku osób o poglądach feministycznych bardzo mocno odpala się syndrom oblężonej twierdzy. U innych z kolei odpala się efekt Dunninga-Krugera, czyli że ledwo liznęli temat, a już robią z siebie wielkich znawców i to właśnie najczęściej publicznie. A jeszcze inni, że tak to ujmę, po połknięciu czerwonej pigułki zaczynają się wkurwiać tylko i wyłącznie dlatego, że to burzy cały ich światopogląd i na początku jest próba negowania i wewnętrzny konflikt. Jest za to jeszcze jedna grupa, która niestety stanowi niszę, jeśli chodzi o przyswojenie Redpila. I są to osoby, które podchodzą najzwyczajniej w świecie spokojnie do tematu, zauważają, hmm, w sumie. Coś jest na rzeczy, może warto spróbować. I zamiast głosić wszędzie, jak to oni się będą zmieniać na lepsze itd., itd., najzwyczajniej w świecie po cichu robią swoje i efekty są wtedy najbardziej spektakularne. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Niestety, ale jest to zdecydowana mniejszość, która dla ludzi jest najzwyczajniej w świecie niezauważalna. Podsumowanie odcinka. Pomimo tego, że informacje zawarte w Redpillu wykorzystane prawidłowo mogą sprawić, że mężczyzna stanie się o wiele lepszy zarówno dla siebie, jak i dla kobiet, niestety, przez wzgląd na coraz to bardziej potęgującą się emocjonalną naturę ludzi, będzie on publicznie coraz bardziej negatywnie odbierany z obydwu stron. A teraz, taka mała rada do wszystkich mężczyzn, którzy mają jakiekolwiek styczność z Redpillem. Bez względu na to, czy dopiero poznajecie te informacje, czy już w tym temacie jesteście weteranami, nie ma co bawić się w słowne przepychanki z ludźmi w social mediach. Nakręci to jeszcze bardziej tylko spirale negatywnego wydźwięku, jeśli chodzi o Red Pill. A warto przypomnieć, że Red Pill opiera się na działaniu, nie mówieniu. Tak więc krzyczeć mają wasze efekty, a nie wasze usta. No dobra. To tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Jeśli się podobał materiał, to wiadomo. Łapa w górę subik, podziel się refleksjami w komentarzu, a ja się zbieram. Pozdrawiam. Miłego wieczoru i bez odbioru.